No Bartolomi miał być. O która jest godzina? Trochę bardziej na uboczu. Armeńska kuchnia. Kurwa, ma być armeńska. Z internetu wiem. Zatem miałem rekomendację, że tu ma być fantastycznie. Może jeszcze jesteśmy za wcześnie, ale teledyski... Masz taką? Tam tylko wejdą dwie osoby, tak jak i tu. Od razu. A co to są czopy? Bo mięso z krokodyla w sosie z czopów brzmi dobrze. Grillowany filet z krokodyla... No chuj. Ale jeszcze jakby mi ktoś powiedział, co są te czopy? Czopy. Dwupierśnik cesarski... Czopy. Luknij na dole. No, no widzę. Litra. Śledź z bombami ziemniaczanymi. To dobry, ten krokodyl mnie tu nurtuje. Dobra, ja biorę karpio, zobaczymy, będziemy się po tego. Dobra, ja biorę koftę. Ja biorę karpio. I wezmę jeszcze chyba ten pół misek wędlin. Słuchajcie, to dla mnie karp filmowy. O, grubo już leci. Dla mnie kofta. Kofta i do tego pół misek wędlin. Dobra. Nul piat. Jaka u was goriałka jest? Nulpiat. Goriałka lwowska. A jest wozduch? Wozduch. Nie. Jest to nie, absolutnie my mamy w domu. Finlandia. A ta, kazacka rada? To nie, to koftę. A jakaś ukraina? Bo ja tak za bardzo kupię. Lwowskie coś tam. Lwowska, tak? Weź jedno. Lwowska. Zjemy na półko. Bo przecież ja też nie wcisnę tego słowa. Weź jeden, ale. No nie co? Czego nie chcesz? Znaczy zjeść dużo. Lwowska. To tak sobie bierz. A seks na plaży bierz. Seks na plaży? Seks na plaży? Takiego czegoś nie widziałem. Tym razem wchodzi lwowska. Gorilka. Nul piat na szczęście. No, żeby się towarzystwo nie zmęczyło i jest z ukraińską tą. Proszę. Do fotografii wystawiam. Byliśmy w Baczewskim, dostaliśmy ciepłą. Patrzcie, jak tu wygląda temat. Tak jak powinien wyglądać. To jest dobrze schłodzony alkohol. A nie tamty mi dalej. Nie alkohol, tylko substancja. Substancja, no dobrze schłodzona substancja. Wpływa... Tak, tak, tak. Kieliszki z lodówki wystawione. Tak powinno być. Przymarzają mi palce. Olej, jak olej, jak olej, patrz. No. Substancja jak olej. Tu już mnie trochę ujęli za serce, że znali się na robocie. Śledzik. I przyjechało sało. Typowo ukraiński przysmak i czekam na tą... Krokodyla. Nie, coś tam innego zamówiłem. Sprawdzę na filmie. Jak już tak dzisiaj degustujemy różne różności, to moją rekomendacją będzie Nemirov Premium. Spośród tych wszystkich. Dokładnie. Ta najgorsza. Nie. A poprzednia była gorsza? A, nie, Baczewski. Nie. Baczewski był ciepły, no to w ogóle go nie. No to tak, to jest... Nie, Nemirov Premium, dobry. Najlepszy. Kozacka rada. Testowany. Zobaczymy, jak ten was duch, bo już się przymierzamy do niego od 3 dni. Ten pół misek wędlin, także jak po co, to po co się chytasz za parmeńską szynkę? Najlepszy, staram się. Daj mu zdjęcie zrobić. Nie wiadomo, ty, ale Szafa, po co to zamówiłeś? Pierwszy. Dobry zdjęcie. Za późno, już dobra, już zjedz tę tą brodę. A w tych domkach mają takie zbiorniki wielkie na wodę. Same nagrzewanie. Proponuję pictures'a. Nie byłeś głodny, coś ostatnio mówiłeś. A to jest twoje. To jest moje. Krokodyl, tak? Było? Nie krokodyl tam, jaki krokodyl. Co to jest? Kiafta. Kofta. Typowa ormiańska. Jaki krokodyl. Twój karp. Spróbuj sobie. To mięso jako jest mięso, tu jest do tego słodki taki dżem. Żurawinowy, ale taki bardzo słodki. No. Tu są słodkie takie galaretki. A do tego są oliwki. Takie połączenie kosmiczne zupełnie. Szefu nie, ale wszystko na słodko plus ciapulek. Nie kuś. Wszędzie pójdziesz. Kofta bardzo spoko. A karp Przemysława, chociaż nie jestem fanem karpi, to tutaj zrobiona ta skóra w miodzie. No, pieścili się z tym ze 45 minut, czyli to nie jest, że wyciągają z mrożonki. Naprawdę fajna knajpa. Widać, że tutaj kucharz nie jest zupełnie z przypadku i umie to zrobić. No wszystko było fajne. No dobre te rzeczy. No niby Lwów, taki tutaj jesteśmy centrem ścisłe, że... Zarekomenduj knajpę. Knajpa jest zarąbiste. Tak, ja aż wrzucę na ten. Ona się nazywa Bartolomiej, ale wrzucę na z mapy Google. To jest Lop, bo to jest
jest ormiańska. Dwie potrawy są ormiańskie, nie? No. Ten karp w ogóle nie ma nic wspólnego z takim naszym karpem na święta. Bo ja na święta karpia nie jem. To jest, ale bo nie lubię po prostu. Ten karp jest coś tam specjalnie gdzieś tam, wiesz, trzymany. Odmulony. No. Znaczy, że jest zmoczony, kurwa, w czymś. No nie wiem, ale jest dobry. I to się nazywa Bartolomej i to jest właśnie gdzieś mniej więcej tutaj. Wirmeńska ulica. Bardzo spoko. Nie ma dużo ludzi, ale dobre jedzenie. Tak. Teraz idziemy, bo już więcej nie zjem. No po prostu nawet jakbym chciał. Na raki mieliśmy iść. Na raki idziemy? Nie, przemów. Chodź się przejdziemy kawałek, pozwiedzajmy. Nagrałem. Która? Ta. Widziałem takiego gościa, co gdzieś tam grał Metallicę. Dzień dobry. A Metallicę da się? Nie. Nie? Nie gram Metallicę. Nie. Mam tylko autorskie. Autorskie? Co, nie, nie gitara? Nie. A jak się to nazywa? To nazywa bandura, nasz. Bandura? Ukraiński. Ale Metallica, by dobrze na tym brzmiała. To by było fajne właśnie na tym. Bo to podobny dźwięk daje, nie? No. Patrz, jakie skrzynki pocztowe. Austriackie. Tutaj jest jakaś, widzę, makaroniarnia. Myśmy sobie tutaj jechali, to powiedzieli nam, że tu jest pomnik znanego ukraińskiego pisarza Mickiewicza. A obok tam dalej była apteka znanego ukraińskiego aptekarza Łukasiewicza. Nieźle, nie? DJI Spark 22700. Kombo 22700. Ja mam oczywiście przeliczać. No, tak. Jest tu trzy osoby. Jestem operatorem kamery, jeszcze muszę, mam ceny przeliczać. Ale ty masz kurwa kalkulator i nie tak więcej rzesz już tego. No. Michał, chciał. Michał! Tu masz ten papier, co chciałeś kupować. Ale musiałbym iść do hotelu spalić. No przecież zaraz będziemy koło hotelu. Ale nie słyszysz, a idziemy się ubrać, czy też włosy wziąć? No chyba tak, bo to zaczyna padać. Co są? Gofry. Gofra to bym mógł zjeść. No. Jesz. Jemy? No. Po gofrze? No. No to zaordynuj. Tu jeszcze są te hot dogi. Zobaczę, co tu pan ma. Kiełbaski, szaszłyczki. Ale chyba niestety pójdziemy na gofry. Tu. Tu gofry? No, gofry, tak. Z czym? Z Nutellą? Z Nutellą. Dobra. Z drzewem to jest taki klasyk, możemy powiedzieć. Uwielbiam klasyk. Jeszcze z kiwi. Tak. No to już taki typowy wakacyjny ten deal. Tak, uwielbiam wakacyjny deal. Lubię z taką grupą jeździć, bo oni lubią popróbować różnych różności. Jest zimno, ale 18 stopni. To niestety mam sople w nosie, musimy trochę to zredukować. Do 20 bym prosił. Zostaw sobie. Gdzie masz ten? 18, 11, 20, dobra, jeden. Ja pierdykam. Szron na włosach. Wczoraj muszę powiedzieć, że może tak sparafrazuję, nastąpiła śmierć w Wenecji. Tylko tyle, że to było we Lwowie. Znaczy nie no, odporność była duża, tylko się postanowili naładować w akumulator przed wyjściem w miasto. No i się rozładował nam tak, że dopiero o 8 wstajemy. Śniadanie od 8. O, jakie fajne takie kładzione są. Omleciki z parówkami. O, i macie parówki bez omletu. Dzisiaj dostępne. I ta sałatka z kapusty. U mnie wybór upadł taki, żeby było fast foodowo dietetycznie, żeby go odkazić usta. Na górze. Ale chcesz go? Chcesz go? Ja ci chętnie go dam. Tylko przecież go nie zjeść. Nasz sprzęt do łączności, który jest nam teraz zbędny i pojedzie do Polski, żebyśmy mieli trochę więcej miejsca na nogi. Hotel WW opuszczamy, widzę, że tu są remonty też robione. Będzie po nowemu. I na oparach musimy dojechać do stacji benzynowej, bo nam paliwa jest bardzo niewiele. Jedziemy już w górki. Opuszczamy Lwów. Bardzo dużo polskich akcentów, ale myślę, że jeden dzień to jeszcze nasz organizm jest w stanie wytrzymać. Myślę, że jakbyśmy tu mieli tydzień imprezować, to by było źle. Niestety takie moje wrażenie, że
że brakuje pieniędzy na to, żeby te wszystkie kamienice odrestaurować. Tak naprawdę na palcach myślę, że jednej ręki można by było policzyć. To co w centrum widziałem oczywiście, bo wiem, że zaraz się pojawią głosy, że gdzieś tam jest lepiej. No tutaj nie jest dobrze, bo wszystko tak dalej na końcu. No tak wygląda, jak widzicie zresztą. Co nie zmienia faktu, że jest całkiem klimatyczny.